Ewa Felkel-Krokowicz, CEO Concordia Design, ujęcie pierwsze. Wrocław w ogóle jako miasto jest piękny i ma ogromny potencjał też. Naprawdę akurat czasem zdarza mi się tutaj być w weekendy i uwielbiam sobie tutaj biegać na Odrzu i jest to naprawdę przepiękne miasto i gratuluję i wrocławianom, i prezydentowi Dutkiewiczowi, a teraz Sutrykowi tego, że tak pięknie rozwijają to miasto i mają strategię, która jest konsekwentnie realizowana. Pierwsze spotkania, które miałam z Empower TV, czyli Natalii de Vries i z Foke, były dla mnie bardzo trudne, bo mi się wydawało, że to będzie rozmowa o wizji i o koncepcji. Oczywiście to też była to spotkanie wokół tego, czym ma być to miejsce i jakby jakie jest moje oczekiwanie w stosunku do architektury. Ale też przede wszystkim Natalii de Vries zadawała mi bardzo dużo pytań i to były, nie wiem, 4-6 godzin intensywnego myślenia, które miało dać później konkretne odpowiedzi. I Empower TV nie projektuje w oderwaniu. I to było niesamowicie jakby ciekawe dla mnie doświadczenie, bo to była taka trochę matematyka, gdzie się łączy ze sobą różne elementy i dodaje się je do siebie po to, żeby stworzyć dopiero bryłę, budynek i wizję, jakby koncepcję architektoniczną, która zawiera w sobie różne elementy. Ludzie odkrywać ten budynek będą też właśnie przez uczestniczenie w nim i w jego działalności, w jego programie. I że dopiero można ocenić to, w jaki sposób on na nas oddziałuje po przejściu się wewnątrz. I takie jest też założenie, żeby ludzie mieli możliwość skorzystania z tego budynku, bo właściwie parter jest całkowicie otwarty i teraz będzie też całkowicie otwarty. Czyli nie jest to budynek, który zamykamy tylko dla najemców albo dla jakichś wybranych grup, tylko chcemy powiedzieć, zapraszamy do środka. Projekt był z różnych względów bardzo trudny do wykonania i ja wiem, że bez generalnego wykonawcy na takim wysokim poziomie, jakim jest Demiurg, to byśmy tego pewnie w tym czasie i w tych trudnych okolicznościach nie zrealizowali. Także jestem pełna podziwu, bo to są z jednej strony ludzie, którzy są bardzo profesjonalni i rzetelni, a z drugiej strony bardzo elastyczni w swoim podejściu, co się nie zdarza generalnie w tej branży budowlanej. I dużo jest w oparciu o też osobiste relacje, takie zaangażowanie właścicieli, co potem przechodzi też niżej na cały zespół, który się czuje bardzo odpowiedzialnie i tak prawie jak u siebie, tak jakby to budowali dla siebie. I to się dało czuć przez cały proces budowlany, że naprawdę w trudnych sytuacjach nie ma poszukiwania, kto jest winny albo gdzie można dołożyć kolejną pozycję w budżecie, tylko w jaki sposób ten problem rozwiązać. Praca z Alicją Białą, którą tutaj realizowaliśmy, też spowodowała, że Alicja tutaj mieszkała przez jakiś czas i pracowała ze swoimi różnymi też artystkami, osobami, które ją wspierały przy malowaniu. I to wytworzyło tutaj niezwykły klimat. I wydaje mi się, że firmy, które tutaj będą wynajmowały swoją przestrzeń, czyli młodzi przedsiębiorcy, oni też będą czerpać z tych relacji. To połączenie przynosi bardzo dużo dobrego i ten rezultat, który się stworzy, na ten moment pewnie jest nie do określenia jeszcze, co się z tego stworzy, ale ja wierzę, że takie połączenia mają sens. Kolor, kobieta, kreatywność.